Witam was bardzo gorąco serdecznie, nazywam się Kuba, witam was w kolejnym odcinku z kariery FC Porto na moim kanale. Tak wygląda skład na mecz z Atletico Madryt, rewanż w Lidze Mistrzów w fazie grupowej. Gramy u siebie w Porto, przydałoby się zdobyć 3 punkty i dogonić drużynę z Madrytu. Jedziemy! Oj, błąd Mangali! Diego Costa, to nie było faulu. Dobra interwencja naszego obrońcy. Świetne podanie Josana Martineza, zostaje Ricardo Quaresma. Quaresma zwolnił troszkę akcję, zatrzymał ją, próbuje zwieść rywali indywidualnymi umiejętnościami. Dziś Kowanie zablokowane, ale ma jeszcze szansę na poprawkę Quaresma. Quaresma źle wyjechał za linię końcową. Oj, błąd naszego obrońcy Turan. Turan strzela, ale na posterunku. Świetnie ustawiony Helton i jest rzut rożny dla Atletico. Laporte pomylił się. Nie pokrył też jego koszty jeden z naszych zawodników. No i jest 1-0 dla Atletico w 28 minucie meczu po stałym fragmencie gry. Kelvin zbiera się do użenia. Kelvin uderza, ależ to był zaskakujący strzał dla Courtois. 1-1 wyrównujemy bardzo szybko. Oj, teraz ma szansę Varela. Varela, wykorzystaj szybkość. Varela do linii końcowej, szybko wycofał futbolówkę. Varela zabiera się z futbolówką. Ronaldo Chop. Varela uderza, uwaga, zamieszanie, ale nie ma jednak strzału. Diego Costa, podanie Dawida Villa, wychodzi Helton. David Villa, Helton przegrywa pojedynek z Hiszpanem, jest 2-1 dla Atletico. Znowu David Villa strzała gola w meczu z FC Porto. Zmiana do Quintero, Quintero w polu karnym, Quintero. Fernando, Fernando przynosi piłkę na poprzeczką Thibaut Courtois. Martinez, poprzeczka, ratuje drużyna Atletico. Koniec tego spotkania, niestety przegrywamy 3-1 na własnym terenie z Atletico. Do pewnego momentu ta gra nam się układała, ale potem Atletico przycisnęło, no i niestety jest porażka. No trudno, takie jest życie. Zobaczmy sobie tabelę, tabelę Ligi Mistrzów, bo to jest, zobaczymy jak to się układa. Mamy 7 punktów, Zenit ma 6 tych oczek. No prawdopodobnie Atletico wyjdzie z pierwszego miejsca, musimy się bić o drugie miejsce z Zenitem. Australia, o niczym innym nie marzyłem. Oczywiście pół żartem, pół serio. Paco de Ferreira to jest zespół nie wymagający aż tak. Quintero wyjdzie ci od pierwszej minuty. Joel Campbell, Adrian Ramos, Josue, to zrobimy tak. Herrera, Maicon, Mangala, Ricardo Pereira, Helton, za Defura może się pojawić Carlos Eduardo. Wzmocnimy troszkę tą ofensywę. Mamy 29 punktów, drugi, trzeci zespół ma 24, więc cały czas gonimy pierwszy zespół. 1-0, Josue, po golu Josue dostał też kontuzję Maicona, mam nadzieję, że to nie jest żaden poważny uraz. 3 dni na szczęście, więc będzie dobrze. Później kilka konferencji prasowych i mamy mecz pucharowy. Guimarães. Nie wiem jak dokładnie się powinien akcentować, ale to są już pucharowe, więc możemy dać szansę gry tym, którzy nie mają i tak często. Chociaż Kelvin już zaczął nawet być zawodnikiem podstawowego składu. Ale Carlos Eduardo, Mikel, ten pan, Ricardo Pereira, Reyes, Laporte, Fabiano, więc taki troszkę rezerwowy skład na ten mecz. Zobaczmy sobie, co tutaj trzeba. Mam sugestię. Danilo chciałby zagrać, więc niego muszę dać zagrać. Później mamy mecz z Wizy Mistrzów z Zenitem. Później mamy mecz ze Sportingiem Braga. No i potem będzie ten wielki okres transferowy, przed którym musimy się wzmocnić. Prawa obrona, bardzo ważny punkt. No i też chyba lewa obrona. Przydało nam się wzmocnić. Jeszcze sprawdzić jednego ze stoperów, bo nie są na poziomie aż takim jak Mangala. I to byłoby dość dobre. No dobra, dobra. Tylko zmienimy sobie, żeby wszedł Daniel na prawą obronę. Jak tego chce, niech tam gra. Zmienimy ich. I przystępujemy do pierwszej rundy Pucharu Portugalii. No, jeszcze muszę coś zmienić. Prawdopodobnie na ławce jest zawodnik, który ma czerwoną kartkę, albo Josue Campbell. I możemy grać. Jest szykowanie, uwaga, jest strzał na bramkę! Pierwsze uderzenie pada w czwartej minucie, uderzał Danilo, ale tylko rzut rożny. Uwaga, Reyes! Spojenie, słupka z poprzeczką, ratuje w tej sytuacji gospodarzy. Carlos Eduardo, Eduardo przymierzył, ale świetna parada od bramkarza gospodarzy. Kelvin obrócił się z futbolówką, uderzył, świetna parada, jeszcze będzie dobitka, jest to szykowanie, Kelvin!
Ale zagranie świetne Martineza Herrera, ależ znowu świetna parada golkipera drużyny przeciwnej. Jackson Martinez, Bulgarny Martinez, ależ bomba. Niecelne jednak to uderzenie Kolumbijczyka. Niestety chyba skończy się to spotkanie remisem, ale chyba, że będzie dogrywka. Bo tak też może być. Tak jest dogrywka, ja już wykorzystałem limit zmian, no trzeba sobie radzić w tym składzie. Będzie ciężko. Oj, błąd bramkarza, Douglas! Pomylił się w końcu. Quintero otwiera wynik w 112 minucie tego spotkania. Uwaga, jest strasznie niebezpiecznie, uwaga, pierwszy strzał w drużyny przeciwnej. Jest rzut karny, ty drukarzu jeden. Co się dzieje? Danilo chyba faulował. Żółta karta, czerwona kartka, ja kurczę, zobaczę co za sytuacja. Ja nikt nie klikałem, jeżeli chodzi o faul. No, ty jesteś drukarzem walonym, przewrócił się, no po prostu człowieczek, no. No i kurczę, miało być tak pięknie, Fabiano. Oj, zżarła go presja. No i mamy wielkie szczęście. I chyba będziemy my w tej kolejnej rundzie Pucharu Portugalii. Koniec tego meczu, wygrałem po emocjonującym, bardzo emocjonującym spotkaniu. Piłkarzem meczu bez wątpienia pewnie jest Douglas, bo to jest, nie ma innej opcji. Nie, Douglas ma tyle, on ile on wybronił tych sytuacji. No przecież to na skrócie co pewnie zobaczyliście, że naprawdę on był w wielkiej formie. Ten piłkarz Benfica przegrała swój mecz z Pacasem de Ferreirą. To jeden z faworytów do zdobycia tego trofeum. Jest już poza grą. 3 dni przerwy i mecz z Zenitem Sankt Petersburg. Konferencja prasowa, nagroda z turnieju, ależ hajs. Zasłonie jest już zawieszony. Danilo został zawieszony. Nie. Dzięki trenerze Danilo, super. Dobra, jak tam wygląda sytuacja zdrowotna, siłowa? Mangala, Martinez, Quintero jest zmęczony, więc zagra Carlos Eduardo, Defour, Fernando, Alexandro, Maicon, Danilo będzie grał, Fabiano wyjdzie Helton. W miarę ciekawa 11, no ławce tylko do nich wyląduje sobie szczerze osługę, która jest w całkiem niezłej formie. No i tak, teraz zostawimy sobie zawodników tej transferową, którą po prostu trzeba zrobić. Sprzedaj zawodników. Jeżeli mamy sporo zawodników wypożyczonych, to ze. Czy ma jakiś potencjał? Nie widzę. Ten piłkarz też ma jakiś, trzeba popożyczyć tych piłkarzy. Więc tak, Gilas, ty jesteś pierwszy to od strzału. Arrivederci. Ramos, Laporte, Quinez, Gilas, dobra. A w ogóle Quinez jest wypożyczony. Tylko skąd jest wypożyczony? Aha, jest do wypożyczenia po prostu na liście do wypożyczenia. Dobra, na razie go zostawimy. No i mamy ten mecz z Zenitem Sankt Petersburg. To już w następnym odcinku, bo też mecz z Bragą w lidze. Dzięki wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, cześć!